Cześć, jestem Klaudia Tokanowno i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Wyznacz objętość jajka za pomocą szklanki, wody, strzykawki lub cylindra miarowego i mazaka, użyj takiego, który można zmieć ze szkła. Opisz kolejne czynności, zapisz wyniki pomiarów i obliczenia, wynik podaj w centymetrach sześciennych. Uwaga, 1 ml to 1 cm sześcienny. Dobra, no to tak, będzie tu różnie, jeżeli mamy różne rzeczy w domu. Zacznijmy może od szklanki. Szklanka. No i teraz mamy tak o. Bierzemy sobie tą szklankę i wlewamy do niej tyle wody. Zaznaczamy to markerem w tym miejscu. Następnie bierzemy tą samą szklankę, nie dodajemy w ogóle tej wody, wrzucamy jajko. O, coś takiego. Podniesie nam się tutaj ten poziom wody. Zaznaczamy sobie to i na tej szklance mamy już zaznaczony ten poziom. I żeby sobie teraz z tym poradzić, musimy tutaj użyć strzykawki. Aby tą tutaj różnicę w poziomach wyrównać. Bierzemy i odczytujemy ze strzykawki. Jeżeli mamy strzykawkę mniejszą, no to przelewamy to z tej strzykawki, ale cały czas odmierzamy równe wartości. I wtedy policzymy objętość jajka. To będzie ta różnica tego V1, V2. A dokładnie tej, wystarczy tylko tą różnicę tutaj pobrać za pomocą tej strzykawki. Dobra, mamy szklankę. Szklanka, woda, strzykawka. I teraz tak, cylindra miarowego. Tu mamy od razu sprawę ułatwioną. Ponieważ cylinder miarowy ma na sobie podziałkę. Wygląda on tak, taka wydłużona. Tu mamy jakąś podziałkę. Wlewamy wodę. To też będzie V1. Nie ruszamy tego tutaj z tego. Tu jest ta podziałka. Wrzucamy jajko. Odczytujemy V2. Czyli objętość jajka. Znów V2 minus V1. Tyle. Będziemy mieć to tutaj. A mazaka użyliśmy. Tutaj jest jeszcze mazak. W obu używamy oczywiście wody. Opisz kolejne czynności. Zapisz wyniki pomiarów, obliczenia. Wynik podaj w centymetrach sześciennych. No to teraz, prawdę mówiąc, nie mam bladego pojęcia, więc wpiszemy sobie to w Google'a. Objętość jajka. Oczywiście jajka mają różne objętości. Patrzę sobie, patrzę, niestety nie widzę, bo mamy typ jajka S-ki, M-ki, L-ki, tak? To są wszystko. Więc weźmiemy sobie tutaj. I teraz mamy, no to będzie około 40 centymetrów sześciennych ma takie jajko. Tak jak mówię, jest to około. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i no i już.